Panie Marszałku, Wysoka Izbo, osoby zgromadzone na galerii. Wiele lat temu ktoś powiedział mi: Łukasz, ja w Ciebie wierzę. Wierzę w Ciebie, w Twój potencjał i w Twoje marzenia. Te słowa stały się fundamentem tego, że dzisiaj jestem w tym miejscu, gdzie jestem. I będąc tutaj po raz pierwszy, odczuwam wiele emocji, ale trzy z nich są najbardziej przeze mnie odczuwane. Pierwsza z nich to duma. Duma, że mogę reprezentować środowisko osób z niepełnosprawnościami, że mogę być pełnomocnikiem rządu do spraw osób z niepełnosprawnościami. Wydaje mi się, że nie ma lepszego miejsca, aby osoba, która chce zrobić coś dobrego dla tego środowiska, mogła być w lepszym miejscu niż to. Ta duma naprawdę jest dla mnie czymś ważnym. Druga emocja, którą dzisiaj odczuwam, to jest odpowiedzialność. Środowisko osób z niepełnosprawnościami jest bardzo niejednorodne. Różne niepełnosprawności, różne potrzeby, różne wyzwania i pewnie sprostać wszystkim oczekiwaniom będzie szalenie trudne, ale mam głębokie przekonanie, że to, co się wydarzyło 15 października, sprawiło, że ta Izba, że osoby, które rządzą tym krajem, mają największy mandat do tego i mają największą moc, aby te zmiany przeprowadzić tak bardzo w naszym kraju potrzebne. No i trzecia emocja, którą odczuwam, w zasadzie to jest mieszanka. Mieszanka ekscytacji i poczucia sprawczości. W ostatnich latach rządzili nami ludzie, którzy wyciągali tematy związane z osobami z niepełnosprawnościami, albo wtedy, kiedy już było bardzo podbramkowo i był strajk, albo wtedy, kiedy komuś się przypomniało, że fajnie by było zrobić prezentację, wyciągnąć jakieś statystyki, jakieś liczby, pokazać, jak jest super. Gdzie przecież ludzie tacy jak ja dobrze wiedzieli, że super nie jest. A pomiędzy tymi wydarzeniami była często cisza, pustka. Pustka, która sprawiała mylne wrażenie, że pełnomocnik rządu do spraw osób z niepełnosprawnościami nic nie może. I że Polska w ogóle tymi osobami się nie zajmuje. Chciałbym wam coś powiedzieć. Jakbym mógł wstać, to teraz bym wstał z tego wózka, aby być bardziej dosadnym. Ale ponieważ tego nie mogę zrobić z wiadomych przyczyn, to proszę wyobraźcie to sobie, że ja teraz wstaję z tego wózka i mówię wam bardzo dosadnym głosem. Wyzwania, przed jakimi stoją osoby z niepełnosprawnościami, są ważne. Poszukiwanie odpowiedzi, odpowiedzialnych rozwiązań, które pomogą temu środowisku wreszcie odetchnąć, są priorytetem dla tego rządu. To, że jestem wiceministrem w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jest także tego dowodem. I mogę was zapewnić, że nasze interdyscyplinarne działanie wspólne, międzyresortowe, bo często te tematy wymagają międzyresortowego myślenia i poszukiwania rozwiązań. Słuchanie strony społecznej, to, co się nie udawało totalnie przez ostatnie 4, w zasadzie 8 lat, to sprawi, że te rozwiązania, które będziemy mogli proponować, będą naprawdę czymś, czego nasze środowisko tak długo oczekiwało. 200 tysięcy obywateli podpisało się pod projektem ustawy, który właśnie wszedł do Sejmu. To jest niesamowite, jak ludzie potrafią w imię bardzo ważnych spraw zrobić coś, co rzeczywiście ma duży wymiar. To jest też jasny sygnał, że wielu ludzi już ma dość przymykania oczu na to, jak wiele problemów, jak wiele rzeczy, które powinny być załatwione, nie są załatwione od tak wielu lat. Osoby takie jak ja, chore na zanik mięśni, nie mogą już czekać. Ja to mówiłem w trakcie kampanii wyborczej, ale powiem to także
Także tutaj osoby niewidome też nie mogą już czekać. Osoby z mukowiscy dozą, osoby z niepełnosprawnością intelektualną tak samo, ja mówię tak, wymieniać bez końca te grupy, które już naprawdę czekają zbyt długo. Wierzę, że to, co będzie się tworzyło tutaj przez te najbliższe miesiące, ale lata, sprawi, że kolejne grupy będą mogły odetchnąć. Polska potrzebuje takich ludzi. I ponieważ ja jestem także z tego środowiska, mogę powiedzieć, że Polska potrzebuje nas, osób z niepełnosprawnościami, w wielu wymiarach. Dlatego powinniśmy tak prowadzić politykę, żeby te nasze potrzeby były realizowane. I żebyśmy my tutaj mogli te potrzeby po prostu realizować. Moi poprzednicy podnosili wiele argumentów za tą ustawą, która dzisiaj wchodzi do Sejmu. Były też, pojawiały się też wątpliwości, ale wydaje mi się, że po to jest też Sejm, aby w toku prac komisji te wątpliwości rozwiewać, coś doprecyzowywać, tworzyć po prostu dobre prawo. Ja się cieszę, że mogę być częścią tego procesu i że dzisiaj jesteście Państwo, którzy tak wiele mądrych rzeczy mogli wysłuchać. Tak jak powiedziałem, my jesteśmy częścią społeczności, jesteśmy pełnoprawnymi obywatelami. I prawo, które jest tutaj tworzone, powinno być odzwierciedleniem tej jakże podstawowej zasady. Chociaż, tak jak powiedziałem, w wielu rzeczach możemy się nie zgadzać, to bo przecież ta Izba też z tego słynie, że się nie zgadzamy, ale tak jak i lewa i prawa strona powinna, wydaje mi się, rozumie to doskonale, że poprawiać sytuację osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin, to jest coś, co dla nas powinno być szalenie ważne. I ja wierzę w to, tak jak zaczynałem to moje wystąpienie. Czy ktoś powiedział, że we mnie wierzy, tak ja też powiem głośno i dosadnie. Wierzę w to, że los osób z niepełnosprawnościami, ich życie stanie się lepsze, że dołożymy do tego wielką cegłę, już nawet nie cegiełkę, wielką cegłę. Wierzę w ten potencjał, wierzę w te marzenie i bardzo się cieszę, że mogę być tego częścią. Już chciałem kończyć, bo tak już miałem tutaj zaplanowane, ale jeszcze jedną rzecz chciałbym poruszyć jako pełnomocnik rządu. Mam głębokie przekonanie, że ta sfera edukacyjna jest także, powinna być także moim celem tego mojego piastowania stanowiska. I chciałbym Państwa, niektórych z Was, bo wsłuchiwałem się w tą debatę, pewnej rzeczy nauczyć. Mówi się osoby z niepełnosprawnościami. Wielu z Was, szczególnie po prawej stronie tej Izby, używało zwrotu osoba niepełnosprawna. Niepełnosprawność, drodzy Państwo i także ci, którzy teraz siedzą na galerii, to jest tylko jedna z cech, która nie definiuje mnie w całości. Dlatego się mówi osoba z niepełnosprawnością, a nie osoba niepełnosprawna. Proszę, pamiętajcie o tym, bo od małych rzeczy możemy poprawić naprawdę wielkie rzeczy. Więc dziękuję. Dziękuję bardzo, panie ministrze.